Witam serdecznie za słonecznej Florydy. Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie Saga Zmierzch, część trzecia, czyli Zaćmienie. Uwaga! Poniższy materiał ma charakter satyryczno-ironiczny. Jeżeli w jakikolwiek sposób razi on Twoje uczucia, przekonania lub wizję świata, zaleca się przerwać oglądanie. Innym dobrym pomysłem jest spacer z psem lub bez. Życzę miłego dnia, Twój nie lekarz i nie farmaceuta. W poprzednich odcinkach przedstawiłam Wam nieco osoby dramatu, których rzecz się będzie działa i tym razem, czyli mamy niezdarną Bellę, która zajmuje się smutną egzystencją, boskiego Edwarda, zakochanego w Belli, a także który zajmuje się świeceniem i niegryzieniem swojej ukochanej oraz warczącego Jacoba, który po godzinach jest wilkołakiem. To tak w największym skrócie, oczywiście są też inni bohaterowie, jednak jeżeli ktokolwiek chciałby się bardziej zapoznać, zapraszam do innych streszczeń lub do obejrzenia tego filmu lub przeczytania książki, a właśnie streszczam głównie filmy, nie książki, bo nie za bardzo wiem gdzie, co, jak i kiedy i nie będę sobie tego teraz przypominać. Wszyscy są nastolatkami, znaczy zasadnicza większość bohaterów jest nastolatkami, nikt się zazwyczaj nie uczy, chodzi się do szkoły tylko w ramach towarzystwa, tylko wyłącznie nawet, jeżeli w tym przypadku mówimy o klasie maturalnej, ale to jest normalne w amerykańskich filmach, a to w sumie później jak pójdą do pracy, to właściwie też nie będą chodzić do pracy, tylko będą siedzieć po kawiarniach. Ale do rzeczy. Zaćmienie. To jest trzecia część dramata-komedii pod tytułem Saga Zmierzch i jest chyba najmniej wciągająca tak naprawdę, dlatego też długo też trwało przygotowywanie tego materiału, ponieważ no wiadomo, trzeba było się, że tak powiem, usiąść, rozpisać to wszystko, zastanowić się, jak przedstawić tą fabułę, żeby była frapująca, ciekawa, interesująca, no bo jak mówię, to streszczenie, nie recenzja. No ale jeżeli ktokolwiek chciałby to obejrzeć, no to może się troszeczkę rozczarować, więc jeżeli na przykład nęci Was saga, to możecie sobie obejrzeć inne części, to sobie obejrzeć jako streszczenie. O, widzicie, po to macie mnie i na przykład sobie kolejną dooglądać bez problemu, że akurat coś Was ominęło. Zaczyna się ten film mrocznie. Mrocznie od deszczu i gryzienia. Jakiś młodzieniec pałęta się po ulicach Seattle, przed czymś ucieka, ktoś go goni i ktoś go gryzie. To znaczy, to nie jest, znaczy w sensie ktoś, znaczy wampir. To nie jest tak jasno przedstawione, że ktoś go gryzie, ale tak mniej więcej wynika później z przedstawionych jakichś tam wydarzeń, więc nie będę Wam ściemniać, że nie wiadomo, co się z tym młodym człowiekiem stało, został ugryziony. Na początku jest rzucany po ścianach, jakieś takie elementy się dzieje, tam jest trochę nielogicznych scen, bo on tak patrzy, takim smutnym, mieleim wzrokiem, pod tym, och, tam jest knajpka, w tej knajpce ktoś pije alkohol, a ja tu siedzę i się kryję po zaułkach. No to byś wszedł do tej knajpy, to by cię może nikt nie ugryzł, ale on nie wpadł na ten pomysł, więc kończy się to jakimś takim dramatem, ciężką muzyką, gromami z jasnego nieba, innymi takimi rzeczami. W każdym razie, no innymi słowy, to zło go dopada. I później będzie zmieniony w tak zwaną nową gryzałkę, czyli w takim młodym wampirem będzie, ale nie uprzedzajmy faktów, to tylko mówię, żeby było jasne, skąd się ten młodzieniec objawił. On się objawia w pierwszych minutach filmu. To oczywiście taki wstępniak, więc wracamy z naszych ulubionych bohaterów. Zaczynamy od Belli Edwarda. Oni sobie siedzą w Forks, którym wyjątkowo nie pada, ponieważ jak wiadomo, tam zawsze wszędzie pada. I tam sobie leżą na łączce i rozmawiają. Rozmawiają o swoich miłości i może ślubia, może zmienieniu się w wampira i takich innych rzeczach. Edward się cały czas pyta tej Belli, weź wyjdź za mnie, weź się za mnie tamtego, ja bym się ożenić chciał, ale Bella na to, ale ty weź mnie ugryź, bo ja bym chciała być wampirem. I to jest taki troszeczkę impas, oni próbują sobie zdefiniować słowa kompromis, to im nie do końca wychodzi. Bella w pewnym momencie się denerwuje, o ile ona potrafi oczywiście, i mówi, no ale co ty się tak upierasz przy tym małżeństwie? Po co ci to w ogóle, po co ci ten ślub, po co ci ten papier? To nie jest konieczne do szczęścia, to nikomu nie jest potrzebne do szczęścia. W dzisiejszych czasach, poza tym dziewczyna ma traumę, bo rodzice się pobrali, kiedy oni byli bardzo młodzi, później się rozstali i ona stwierdziła, że tak będzie powtarzać jakiś taki schemat rodowy. Edward, nie, bo małżeństwo jest po to, żeby ci powiedzieć, że cię kocham, tak jakby nie mógł wyartykułować tylko w jakikolwiek inny sposób, na przykład czynami, na przykład nie zostawiając jej na pastwę jakichś potworów i jadąc sobie gdzieś do Brazylii. Nie, trzeba się tutaj pobrać, bo to jest istotny element. On coś tam mówi, tam bredzi, że no jeżeli chodzi o statystyki rozwodów między małżeństwami, małżeństwami mieszanymi między ludźmi wampirami, to są dość znikome, hi, ha, taki żarcik, no to ja nie wiem, czy to jest taki żarcik, bo jeżeli popatrzymy sobie na przykład na takie statystyki, ile je rzeczywiście istnieją, to myślę, że zasadnicza większość kończy się tak, że może nie rozwodem, ale tak, że na przykład jedno z tych poślubionych zostaje na przykład wydowcem. Ale to taka ma aluzja. No jest romantycznie, kiki, patyki, przytulmy się, jest wesoło.
Oni sobie tam chodzą, wyznają sobie miłość. Tam jest bardzo dużo tego wyznawania miłości. Postaram się tak najbardziej skrócić, bo to może napawać się tym, jak się to ogląda, ale streszczać to trochę bez sensu. W każdym razie jest jeszcze ojciec Belli, Charlie, który jako policjant zajmuje się na przykład czytaniem o morderstwach w gazecie. On się z gazety dowiaduje o różnych morderstwach i zaginięciach. Powinien sprawdzić swój dział PR na komisariacie, jeżeli to jest jego główne źródło informacji. No i tak zerka na tego Edwarda, on mu się tak nie za bardzo podoba, no bo jeszcze po prostu znowu nią zostawi, ta Bella będzie siedzieć gdzieś w kącie, jak kołek, wyjść znowu, więc on tak ma jakąś taką lekką dywersję do tego młodego człowieka, młodego jak młodego, ponad 100-latka, ale on o tym oczywiście nie wie, więc tam są jakieś niesnaski rodzinne. Natomiast ojciec tak myśli, mówi, wiesz, słuchaj, bo coś tak pałętasz z tym Edwardem. Ona mówi, no tak. Ona mówi, no to może byś sobie poszła do tego Jacoba. To tak w ogóle nie wygląda, jakby jak on się próbował swatać z synem swojego, czy tam z jakimś tam pociotkiem swojego dobrego przyjaciela. Absolutnie nie. Ja tam mówi, wiesz, no chciałabym, ale ten Jacob nie odbiera telefonu, bo ja do niego dzwonię, a on nie odbiera. Widocznie wilkołaki nie mają żadnego zasięgu, więc jest pewien problem. No ale pomyślałam sobie, może ojciec nie jest tak, to nie jest taki głupi pomysł, więc w takim wypadku do tego Jacoba pojedziemy. No więc siada w tą swoją małą, radosną ciężaróweczkę, a ciężaróweczka nie działa. Aż mi się serce skurczyło, bo myślałam sobie, czyżby w końcu ten samochód dożył swoich dni, ale nie. Okazało się, że cudowny Edward zepsuje jej ten samochód, żeby ona nie pojechała do tego Jacoba, bo przecież na dobrą sprawę po co? Mówi, nie, słuchaj, te wilki są wstrętne, one jeszcze śmierdzą, nie lubią wampirów, ja nie chcę, żebyś tam jechała. Więc trochę taki fantastyczny związek, prawda? Taka dyktatura, bo nie dość, że facet jest zębaty i pije krew, jest taką małą pijawką, to jeszcze ją traktuje jako Koreę Północną. Ja będę rządził, po prostu ty nie pojedziesz tu nie pojedziesz tam, a jak będziesz nawet chciała pojechać, to ci zepsuje auto. Rewelacja. Na horyzoncie pojawia się także szkoła, łączki łączkami, wyznania miłości, kłótnie z ojcem, wszystko w porządku, ale trzeba gdzieś zdobyć tę edukację, a przynajmniej udawać, że się gdzieś ją zdobyło. Pamiętamy o tym, że tutaj udawania jest bardzo dużo, między innymi grupa 20-latków, właściwie bo podchodzących nawet pod 30, gra grupę licealistów. Nie, to nie wygląda specjalnie przekonująco, ale w tej całej sadze sporo rzeczy nie wygląda przekonująco, więc możemy to akurat wybaczyć. No i tam właściwie coś się pozmieniało. Nie wiemy za bardzo co i nie wiemy za bardzo kiedy, bo nam to zupełnie umknęło w tych wszystkich filmach, ale nagle te wampiry, ta cała rodzina Cullenów bez problemu nagle sobie siada przy tym samym stoliku, co znajomi Belli. Tam jest taka grupa jej znajomych, która bardzo chciała się z nią zaprzyjaźnić, z nimi niespecjalnie. Nie wiadomo za bardzo, czy to są jej przyjaciele, czy nie. No nieważne, w każdym razie wszyscy siedzą tam na kupie, gadają, te wampiry sobie tam chichoczą, wszyscy się niby świetnie znają, rozmawiają sobie o tym zakończeniu szkoły. O maturze chyba niespecjalnie, tam nawet ani jedno słowo nie pada o tym teście SAT. I nagle Alice, pamiętamy Alice ze swoimi specjalnymi mocami umysłu i czytania przyszłości, ma wizję tak straszną, że aż przestaje udawać, że je. No bo wampiry nie jedzą, więc co najwyżej tylko udaje, bo tam siedzi przy stoliku w ramach bycia szpiegiem z Krainy Deszczowców, ale nie wiadomo za bardzo, o co jej chodzi, co ta wizja przedstawia. Nie wiem, czy to jest nawet istotne, żeby to powiedzieć, dlatego że te wizje jej mają mało sensu, one się właściwie nie sprawdzają, ale widać, że jest bardzo poruszona. W międzyczasie rodzice tego młodzieńca, który na samym początku został młodą gryzałką, tego, co tam się pałętał w deszczu i tam smutno patrzył w jakieś knajpy, że tam mu nikt nie pomaga, szukają go w Forks, czyli w tym mieście, gdzie to wszystko się dzieje, w tym miasteczku, a ojciec Belli jak zwykle jest bardzo efektywny, czyli mówi nam, no nie wiem, gdzie ten chłopiec jest, bardzo mi przykro, spróbujemy go poszukać. Rękawice za to podejmuje Edward zupełnie z niewiadomego powodu, nagle twierdząc, że będzie detektywem i on tego chłopaka znajdzie, coś tam mówi Belli, ja się rozejrzę, coś tam moja rodzina sprawdzi, czy ten człowiek gdzieś się tam nie pałęta po lasach, nie zgubił się między jednym a drugim krzakiem. A poza tym wiemy już mniej więcej, że coś się szykuje, co jak wiadomo na samym początku już było pokazane, że coś się szykuje, więc to nie jest jakieś dla nas specjalne zaskoczenie. Szybko jednak tam Edwardowi to całe szukanie, to całe jakieś tam podejmowanie strasznych decyzji to mija, ponieważ jadą sobie na Florydę z Bellą.
Jadą na tą Florydę, żeby odwiedzić jej matkę, bo tam jest jej matka, więc jest taki moment romantyczny. Ona przedstawia tego swojego chłopaka, który wiadomo błyszczy w słońcu. Świetny stan, żeby w ogóle nie świecić, jeżeli się jest wampirem, ponieważ słońce tu jest na okrągło, dlatego nazywa się Sunshine State, więc nie wiem za bardzo, jak on się ukrywa. Być może chodzi pod jakąś plandeką z namiotu, nie mam pojęcia, może parasolkę trzyma. No ale w każdym razie siedzi gdzieś tam w cieniu. Bella w końcu może porozmawiać z matką, której nie widziała chyba od dwóch filmów, więc już troszeczkę czasu minęło. No i tam Bella mówi, no mamusiu, chciałem się upewnić, że masz satysfakcjonujące życie. No faktycznie matka ma satysfakcjonujące życie, siedzi sobie w jakimś domku, ma widok na ocean, to nie wiem, gdzie za bardzo ten domek jest, pije sobie jakieś drineczki, ma kapelusz kowbojski i w ogóle jest bardzo wesoło. I tak właściwie cała ta rozmowa wygląda tak, jakby Bella miała zaraz umrzeć, bo tam są jakieś takie ostateczne wręcz pożegnania, przynajmniej taki jest ton tej rozmowy, bo taki ton podejmuje Bella, to już ciężko powiedzieć, jakby się miało już w ogóle nigdy więcej nie zobaczyć. Nawet Bella, powiem Wam, że w tej scenie wyraża jakieś uczucia, nawet się próbuje uśmiechać, że coś tam, że nawet jakieś takie rzeczy się tam dzieją, więc to jest dość ciekawe, żeby zaobserwować jej zmianę nastrojów. Dziewczyna, jeżeli chodzi o Kristen Stewart, która gra Bellę w tym filmie, się o wiele bardziej stara, to trzeba jej przyznać. Tymczasem w Forks, czyli w deszczowym stanie Washington, wampiry biegają po lesie, to znaczy te pozostałe wampiry, bo jak wiadomo, Edward jest na Florydzie, więc nie musi nigdzie biegać, chyba że co najwyżej po plaży, przykryty kocem, żeby się nie świecić, ale oni mają pełną możliwość akurat przedzierania się przez jakieś gałęzie, chwasty i gęstwiny, lasy liściaste, iglaste i mieszane, co czynią z dużą chęcią i ukontentowaniem, ale mają ku temu powód, bo to nie chodzi o to, żeby one sobie tylko po prostu biegały w kółko, to oczywiście także chyba czynią co jakiś czas, mianowicie one ścigają Wiktora. Wiktoria to jest taka ruda zła, bo na samym początku, w pierwszej części, było trzech złych. Później pierwszej zabili jednego złego, w drugiej zabili drugiego złego, no się ostała ta jedna biedna Wiktoria. No i ona tam, ona przed nimi ucieka, oni ją gonią, strasznie słabo biegają, bo ona ich tak jakoś cały czas prześciguje, tu się schowa, tam gdzieś schowa, tam wchodzi na drzewa. To jest coś bardzo, bardzo ciekawe, jak to się ogląda rzeczywiście. W pewnym momencie pojawiają się wilkołaki, jest kłótnia, czy kto tam ma ją ścigać, bo tutaj jest moje terytorium, tu jest twoje terytorium, a ona biegnie po środku, trochę tak jakby konsternacja, tutaj Kanada to Stany Zjednoczone, a ktoś biega po pasie niczyim, więc oni się nie za bardzo dogadują. No później jest troszeczkę oczywiście skakania, bo wampiry skaczą, wilkołaki też skaczą, Wiktoria też skacze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można powiedzieć jedno, nic z tego nie wynika. Wiki Kiki Patyki jest szybsza i ona wszystkich prześciguje. Nie ma najmniejszego problemu, więc oni się tylko zostają, że tak powiem, z tą samą kłótnią, czyli jest ten mój krzak i to jest mój kamyczek i w ogóle idź sobie stąd. Nie wiemy właściwie po co tam była, jaki był jej cel, wiemy tylko tyle, że chce się mścić, nie do końca wiemy po co i na kim i w jakim celu. No wiemy, że tam ona miała tam związek bliższy z wampirem, który został zabity przez Edwarda w filmie numer 1. Natomiast no tak teraz bieganie po lesie to chyba taka słaba zemsta, no ale no, jak co kto lubi. Trochę nudny ten film, to prawda, jest tam sporo takich przepychanek, to jest mój kamień, to jest moje drzewko, to jest moje terytorium, idź sobie z mojego podwórka, takie różne przepychanki, wampirze, wilkołacze, ale to nie ma większego znaczenia, bo zaraz sytuacja zmieni się diametralnie i te wszystkie kłótnie pójdą w niepamięć, a przynajmniej przestaną być istotne. Bella i Edward wracają z Florydy, napotykają Jacoba i Jacob mówi do Edwarda, weź ty nie biegaj po moim polu, a Edward mówi, jakim polu, przecież na dobrą sprawę. Ja byłem na Florydzie, a on mówi, no tak, ale twoja rodzina biega po moim polu, niech sobie idą. No Bella na to, ale o co chodzi? No i się ona dowiaduje w ramach takiej bardzo dziwnej dyskusji, że nikt jej nigdy nie chce powiedzieć, a to chce powiedzieć, a to nie chce powiedzieć, tam, bo tam wszyscy przed nią wszystko ukrywają. W ramach i oczywiście bezpieczeństwa. Że chodzi o Wiktorię, a ona wcześniej o niej nie wiedziała, bo miała jakąś amnezję chyba i że jest dramat, bo nikt jej nie powiedział i ona się strasznie trochę obraża. Ale później zaraz przechodzi. W międzyczasie jeszcze Alice, ta nasza kochana od wizji, która miała jakąś aktualizację zresztą systemu wizyjnego, bo te jej wizje zaczynają mieć ręce i nogi. I one rzeczywiście pokazują, że może im coś grozić. Nie ta jakaś wydumana, jakaś bzdura na resorach, tylko ma być jakaś sytuacja zagrożenia życia lub nieżycia, bo to ciężko powiedzieć, jak to z wampirami wziąć, jak na wampiry spojrzeć. W każdym razie ona ma coś tam kojarzy, że jest ta grupa tych nowych gryzałków tam w Seattle i to jest poważne zagrożenie. I oni muszą coś tu zrobić, żeby tam to jakby przygotować się do tego wszystkiego. Ale na razie jeszcze się nikt nie przygotowuje. Wiemy tylko tyle, że Edward się tak przyjmuje tą całą wizją, że aż pozwala Belli pojechać z Jacobem gdzieś tam na motocyklu, jadą.
W pewnym momencie nawet można sobie zobaczyć bardzo dużą przestrzeń tego stanu Washington, jakby ktoś był zainteresowany, jak wyglądają drzewa, właściwie British Columbia, bo to było w Kanadzie chyba kręcone, ale nawet nie wiem dokładnie, ale jakby ktoś był zainteresowany właśnie fauną i florą, no to może po prostu sobie tam troszeczkę poobserwować, trochę taki National Geographic, no i dojeżdżają w końcu Ebella z Edwardem na motocyklu do chaty wilkołaków. Chaty wilkołaków, w której zapanowała lekka nutka feminizmu, dlatego że nawet tam się pojawia kobieta wilkołak, bo to nie tylko panowie się mogą zmienić w te takie tam duże pieski, tylko jeszcze panie także. No i wszyscy się cieszą, nawet są bardzo ukontentowani, że ją widzą. Bella też się cieszy, po czym informuje Jacoba, że no wszystko fajnie, ale ja i tak niedługo zostanę wampirem. Co Jacob przyjmuje z przerażeniem w oczach, po prostu mówi, jak ty możesz? No jestem, zastanawiam się, gdzie on ostatnio był przez ostatnie dwa filmy, bo chyba czuł, że takie elementy mogą się zbliżać, no ale jakoś to kompletnie wypadło mu to z pamięci i mówi jej tak, ty tego nie rób, to jest głupie, ty się w ogóle nie znasz, ty nie wiesz, jakie to życie tego wampira jest ciężkie, tak jakby on wiedział, przecież on w ogóle jest tym kłaczastym, tym wilkołakiem takim tam, nie? Na co można po prostu spojrzeć na to z tej perspektywy, że cały ten film to właściwie pokazuje, że wszyscy cały czas próbują podważyć zdolność Belli do decydowania o sobie. A to nie bądź wampirem, a to nie jedź do wilkołaka, bo po prostu wilkołak jest niedobrej śmierci. A właściwie to jak chcesz być wampirem, a to wcale nie chcesz być wampirem, bo to nie ty chcesz, to on cię zmusza, to on cię namawia do tego, żebyś była wampirem. A nie rób tego, a nie rób tamtego, więc jest to troszeczkę irytujące. W sumie troszeczkę słuszne, biorąc pod uwagę zachowania Belli w niektórych przypadkach i biorąc pod uwagę wybory, których ona dokonuje. Natomiast no, ta ilość decyzji, która jest podejmowana za nią w imię jej dobra, jest troszeczkę przeważająca. Jacob opowiada, informuje ją o czymś takim jak imprint, czyli taka miłość wyryta w mózgu. To jest taka idea, która tam się pojawia, objawia się w tym filmie, objawia się w ogóle w całej tej sadze. Mianowicie to jest takie przeznaczenie, czyli można się zakochać, ale jak się zakochasz z takim imprintem, to się tak czuje, że się chce z kimś być i człowiek musi z kimś być i nie ma od tego odwrotu. Czyli taki rodzaj niewolnictwa, powiedziałabym. To w końcu taka miłość to jest mus jabłkowy chyba. No i on właśnie informuje, że ten mus jabłkowy to się zdarza i czasami są tacy ludzie, że jak oni się zamusują jabłkowo, no to już nie mogą bez siebie żyć. I na przykład taki mus jabłkowy zdarzył się właśnie między na przykład Edwardem i Bellą, więc dlatego nie mogą bez siebie żyć. Więc właściwie to nawet nie był ich wybór, tylko to było przeznaczenie i koniec, kropka. Dlatego mówiłam, że cała ta ich miłość jest troszeczkę taka, tak jakby oni nie do końca do siebie pasowali, no ale ktoś za nich zadecydował i muszą się pogodzić. Sytuacja się nieco komplikuje, bo ten młodzian z samego początku, zwany dalej nowym gryzałką, pojawia się w domu Belli. Jak on do tego domu dotarł, kto mu powiedział o tym domu Belli, kto go tam wysłał, to nie wiemy. W każdym razie na razie to jest jakaś taka idea fix autora. Możemy się później domyślać i spekulować, dlaczego akurat tam poszedł. No i on sobie tam chodzi po pokojach i między innymi wącha ojca Belli, który śpi na kanapie, więc takie różne perwersyjne elementy tam odchodzą, ale na szczęście pojawia się Edward, przepłaszy, ten młody gryzałka się płoszy i ucieka jak rączy jeleń. Natomiast Edward wywąchuje go i mówi, ktoś tu był, ktoś jadł z mojej miseczki, ktoś spał w moim łóżeczku, ktoś obwąchiwał mojego teścia przyszłego. No więc wszyscy zaczynają się niepokoić, któż to. Pojawia się też Jacob, panowie się zresztą kłócą. Oni się cały czas kłócą tutaj, w tym odcinku, w tym filmie, no bo jest bardzo częste. Natomiast w pewnym momencie pojawia się też Bella, no bo to o tą Bellę się kłócą, kto ma jej pilnować, no bo tutaj jest jakieś zagrożenie znowu i trzeba jej pilnować. I Jacob mówi, ja będę lepszy, a Edward mówi, ja będę lepszy, ja mam lepsze kły, a nie, ja mam lepsze futerko lśniące i takie inne rzeczy. Natomiast Bella między nimi wchodzi i mówi, nie! Ja będę Szwajcarią, ja jestem Szwajcarią, ogłaszam ziemie neutralne. Jest to taki moment, że można poturlać się ze śmiechu faktycznie, nawet niekoniecznie oglądając ten film, tylko słuchając samego dialogu. Czyli innymi słowy, dochodzi do pewnego kompromisu. Kompromis polega na tym, że wszyscy będą ją pilnować, może i dobrze, biorąc pod uwagę jej małą koordynację ruchową. Ona się potrafi zabić o własną szklankę z mlekiem.
Więc to nie ma zupełnie znaczenia, że ona jest Szwajcarią, ona może być Burkina Faso i tak właściwie decyzja jest podjęta za nią. Pilnują, właściwie niewiele się dzieje. Wiem, że tam jest taki moment, że Jacob w ramach pilnowania zabiera Bellę na ognisko starych indiańskich dziadów. Te dziady sobie tam dziadują, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, wampir będzie i opowiadają legendę, która nas kompletnie nie obchodzi. Jak to się zaczęło z tymi wilkołakami i z tymi wampirami i w ogóle jak to tam na początku w drzewie bywało. Ta legenda jest bardzo prosta, bo pojawił się wampir i nagle pewien Indianin stwierdził, że zmieni się w wilkołaka i zabił tego wampira, pogryzł go, przewrócił, inne takie rzeczy. W pewnym momencie kobieta tego wampira, wampirzyca, zaczęła się mścić i poszła i pogryzła wszystkie tam tipi w wiosce i oraz kobiety i dzieci. Tam się skończyła jakąś straszliwą walką, nawet jakimś takim spektakularnym samobójstwem. To nie ma większego znaczenia. Jest jakaś tam legenda, jakby ktoś strasznie chciał dotrzeć do tego, jak to się zaczęło i dlaczego nagle ludzie zmieniają się w wilki, to jest to w jakimś tam stopniu wytłumaczone, chociaż nie, bo nie jest. Bo jak po prostu, o, widzę zagrożenie, zmienię się w coś włochatego, to do mnie to nie za bardzo przemawia. No ale Bella jest też trochę przejęta nawet, albo nie. Słucha sobie tego, no bo jest ognisko, nie wiem, może z darmowe piwo albo kiełbaski. No, kto się tam przyprowadził, jak wiadomo, ona nie ma za bardzo własnego zdania w kwestii tego, kto mają pilnować, jak mają pilnować i gdzie mają pilnować. To taki wampir pierwsza krew. Trochę jak Rambo pierwsza krew. Był taki film i książka, dawno, dawno temu. Sylwester Stallone, młody i piękny, w dniach swojej chwały. On chodził, strzelał i mordował. Ale w sumie to jest ciekawe, dlatego że Rambo był kręcony dokładnie w tych samych lasach, co Zmierzch. Dokładnie ta sama miejscówka. Więc może tu jest jakiś klucz do rozwiązania zagadki, o co chodzi w tej sadze. Może trzeba porównać te dwa wielkopomne dzieła. Albo nie. W każdym razie wróćmy do naszych ogniskowych dziadów, znaczy w sensie indiańskich dziadów, nie mickiewiczowskich dziadów. Tam się już to spotkanie kończy, już ogień trochę dogasa, przynajmniej jakby metaforycznie, bo oni tam cały czas siedzą i palą. Ognisko, żeby nie było. No ja nie wiem zresztą, co oni palą, ale biorąc pod uwagę te wszystkie historyjki, to wcale bym się nie zdziwił, jakby coś więcej. Kończy się tą właśnie smutną konkluzją pod tytułem Coś strasznego nadchodzi. Naprawdę? Nie wpadłabym na to. Od pół filmu o tym mi już mówicie. W międzyczasie Armia Gryzałków, pamiętacie Armię Gryzałków? No to tak, ta ze Seattle, ona rośnie w siłę, namnażają się te gryzałki przez pączkowanie zębami. No bo to wiadomo, żeby stworzyć innego wampira, to wystarczy go ugryźć, on tam musi was ugryźć, jakieś tam inne rzeczy. Oni ogarnęli tą procedurę w miarę szybko i oni tam rosną w siłę, mordują, gryzą, zabijają. Zawsze się zastanawiam, dlaczego takie straszne rzeczy muszą się dziać w Seattle. Czy mieszkańcy Seattle nie mają tego dość, że za zawsze jakieś takie straszne, potworne historie, jakieś zdziczałych mordercach muszą się dziać na ulicach ich miast? Przynajmniej filmowo. Czemu zawsze tam? Kalenowie, czyli te nasze dobre wampiry, te wegetariańskie wampiry, od Edwarda i spółki, za pomocą tranzystora myślowego Alice, to już wiedzą. Oni już wiedzą i się powoli przygotowują, bo to straszno i groźno. Bella postanawia wziąć jednak sprawę w swoje ręce w pewnym momencie, w końcu. I mówi do Edwarda, słuchaj, może byś mnie już zrobił tym wampirem. Nikt nie musiałby mnie nie pilnować, byłabym samowystarczalna, mogłabym wam pomóc, jakby przyszła właśnie jakaś tam armia gryzałków, nie? Same plusy. A poza tym i tak mam być tym wampirem, więc może lepiej wcześniej niż później. Na co Edward siada i mówi, nie, wiesz, po to nie masz pojęcia, że bycie wampirem to jest taka straszna trauma. To jest po prostu straszne, to jest koszmar wręcz. No i ona tak słucha, to ją specjalnie nie przekonuje. Zresztą, swoją drogą, w ramach rozwoju fabuły i kolejnych filmów, które tutaj będę wam streszczać i omawiać, to się dowiemy, że bycie wampirem jest całkiem w dachę. Nie trzeba się o nic martwić, ma się super moce, jeszcze na dodatek jest się wiecznie młodym, no są pewne problemy, na przykład trzeba się czasami krwi napić, albo nie wiadomo co powiedzieć rodzicom, ale jest więcej plusów niż minusów, przynajmniej tak to jest przedstawione, nie uprzedzajmy jednak faktów. Tam jest troszeczkę rozmów takich bardzo ważnych, bo tu się powoli zbliżamy do jakiegoś wielkiego finału, więc trzeba sobie trochę pogadać i między innymi Bella rozmawiała z Jacobem, tym wilkołakiem, który przychodzi nagle nic z tego nizowego, wyznaje jej miłość, mówi, ja cię kocham, szczerze wilczym swoim sercem, chodź zrezygnuj z tego Edwarda, przestań porzuć te swoje marzenia o byciu wampirem i będziemy się otarzać jak wilczki w pomarańczkach. Bella jakoś nieprzesadnie, jakoś mówi, no bardzo dziękuję za informację, skontaktuję się z panem później, natomiast no, Jacob nie odpuszcza, mówi tylko, że ja będę o ciebie walczył i mogę ci dać więcej, popatrz jak jestem wspaniały, na dodatek serduszko mi bije, jestem cieplutki, no popatrz, pomacaj.
Ona mówi, no może by pan jednak sobie poszedł, no ona rozumie tam jego argumenty, że Edzio to taka zimna ryba, że on się świci, a Jacob się nie świci i takie tam jest kłócenie, kto jest niby lepszy, takie straszenie koguta trochę. W każdym razie to się kończy dość dramatycznie, mianowicie Jacob zmusza Bellę do pocałunku, zadając jej gwałt swoim małym wilczym języczkiem, na co ona go wali w ten wilczy pysk i Jacob czuje się urażony. On się czuje urażony i mówi, ja cię już więcej nie pocałuję, chyba że poprosisz sama. To jest takaś gloryfikacja gwałcicieli czy coś, bo tak troszeczkę to nieciekawie wyglądało, no ale ona ma jednak wyrzuty sumienia, no on przecież ją kochał, no on ją przecież tak pocałował, no trudno, tak bywa. Edward specjalnie na to dobrze nie reaguje, panowie się trochę przepychają i tam spodziewamy się jakiejś bitki. Na to jednak już nie ma specjalnie czasu, więc Bella tylko wkracza i mówi, cisza, ja tu już będę niedługo gryzła, ja tu już niedługo będę wampirem, sprawa jest postanowiona, zamknąć się i rozejść, tak powiem, do swoich pokoi. Wszyscy wiedzą, że nadchodzą te nowe gryzałki, armia tych nowych gryzałków znaczy, właściwie trzecia rzesza gryzałkowa, bo to jest jakaś wizja, że podbijemy świat i zapanuje nowy porządek trochę, to, ale nieco gorzej wystylizowana, bo Hugo Boss nie szył im na przykład mundurów. Natomiast no niby się wszyscy przyjmują, a wszyscy nie. Jak mówię, tam jest sporo rozmów, wampiry z rodziny Cullenów opowiadają Belli swoje tragiczne historie, które też nie mają najmniejszego znaczenia. Widzimy jakieś nawet retrospekcje, więc budżet tym razem tego odcinka był większy, tego filmu był większy. Te historyjki, jak mówię, jak historyjki, tyle, że wampiry miały ciężkie życie, tyle z nich można by wnioskować. Jedna opowiada, jak tą gwałciły pijaki, ale się, jak się zemściła, to tak z przytupem i wygwizdem, więc nie jest tak źle być wampirem. Drugi był oficerem w armii konfederatów w Teksasie, no ale tutaj też tak go ugryzło, coś ugryzło i takie różne złe rzeczy robił. I takie tam inne skakanie w czasie i przestrzeni, troszeczkę jak doktor Hu zębami z traumą. Jak mówię, te historyjki to są może ciekawe do obejrzenia, ale do streszczenia to już niekoniecznie, bo już namnożę wam tych bohaterów, a którzy pojawiają się tylko po to, żeby opowiedzieć swoją smutną, tragiczną historię, a zaraz później znikają i wtapiają się w tłum. W międzyczasie pojawiają się także Volturi. Volturi to jest ta słynna rada wampirza, która z Włoch stwierdziła, że przeniesie się do Seattle i zaobserwuje, co tu się ciekawego dzieje, no bo faktycznie we Włoszech nie dzieje się nic, a w Seattle jednak trochę. Oni się orientują, że to jest ta armia gryzałków, ale nie podejmują żadnych działań, tylko po prostu siedzą i tyle wiemy, że są i też jakby mogą się w to włączyć i także mogą zareagować, ale niespecjalnie będą. W międzyczasie także wszyscy kończą szkołę. Bo tam jest, że jest jakaś szkoła, jakaś nauka, jakieś przygotowania, testy, coś, to pamiętamy, że to dalej są uczniowie, nastolatkowie. Jak oni tą szkołę skończyli, nie wiadomo, tu się nikt specjalnie nie uczył, ale być może jakimś takim, może inne są wymagania co do absolwentów liceum właśnie w miasteczku Forks. W każdym razie są przemówienia, złote stroje, impreza, inne takie rzeczy. Bella zresztą na tą całą imprezę jest wystylizowana i wystrojona jak szczur na otwarcie kanału, czyli w ogóle nie, mianowicie ma na sobie chyba jeansy i bluzkę, ale to jest jakby nieistotne, to jest jej strój roboczy, no bo ona musi być zawsze przygotowana, zawsze może przyjdzie jakiś wilkołak albo wampir albo ktokolwiek. Natomiast Alice ma kolejną wizję. Jest jakiś taki wróżkowy odcinek. Mianowicie ona ma wizję wąchania szmaty, że widzi te gryzałki, które się skupiają na jakimś swetrze chyba Belli i obwąchują ten sweter i do niej dociera, że oni tam starają się wyczuć zapach Belli i oni chcą tą Bellę i to właściwie o tą Bellę się rozchodzi. Nie wiem, dlaczego za każdym razem musi się rozchodzić o Bellę, dlaczego ona to jest głównym bohaterem historii. No ale jest. Musimy się do tego przyzwyczaić. Trudno. Jeżeli żeście się nie przyzwyczaili, to mam dla was złą wiadomość. Będzie głównym bohaterem do końca. No i gryzałki nadchodzą. Więc nadchodzą już pół filmu i my już to wszystko wiemy, ale po prostu to jest znowu podniesione, tak jakbyśmy zapomnieli w międzyczasie. Gryzałki nadchodzą. Przeraziliście się. Będzie bitwa. Trzeba się więc do tej bitwy przygotować. Wampiry trenują, ten trening polega na tym, że rzucają się w piach co jeden drugiego i po prostu tak jest jakaś muzyczka, czasami jest przyspieszenie, czasami nie, są jakieś różne efekty specjalne. Przychodzą wilkołaki i też się tarzają, wszystkie, to trochę wygląda jak taki obóz militarny, ale bez sprzętu ćwiczeń i strategii, mniej więcej. Harcerskie sprawności przy tym to jest specnaz prawie, że? Albo jakieś tam jacyś naprawdę niesamowici specjaliści z gromu. No jest jakaś strategia opracowywana w międzyczasie, jakby wam to
umknęło, no to wilkołaki z tymi wampirami zawierają sojusz, że będą pokonywać gryzałki dla lepszego dobra i dla obrony wspólnego terytorium. W każdym razie ta strategia, która jest opracowywana, jest na bazie chyba doświadczeń z wojny secesyjnej, czyli damy im wszystkim w pysk i obrzucimy żwirem. Najprościej to można tak streścić, bo tam jest niby jakieś tam gadanie, że to trzeba unikać, robić takie rzeczy, siakie rzeczy, ale to nie ma większego znaczenia, bo to się, mówię, skończy tak, jak opowiadam. Bella też tam jest, ale głównie po to, żeby głaskać futerko. Jacoba futerko. Dobrze, to źle zabrzmiało. Chodziło o to, że ona tam stoi z tym wilkiem i się patrzy, jak oni się tam rzucają, ale on do niczego więcej się nie nadaje. Natomiast chwilę później ona ma wizję. Jakbyś tam to po prostu to się jakoś rozmnaża znowu przez pączkowanie tej umiejętności. Czy ona przechodzi, czy to można się tym zarazić, nie wiem. Wizja jest wprawdzie bez wąchania szmaty, to prawda, natomiast Bella odkrywa jakimże to cudem, że za armią gryzałek, która tutaj nadchodzi i zaraz zrobi łubudu, stoi Wiktoria. No cóż za niespodzianka. Prawdopodobnie wszyscy się domyślali, gdzie ta Wiktoria. No bo ona biegała po lasach, biegała, zniknęła, no ale ktoś przecież tą armię w gryzałek musiał rozpocząć, więc jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby Wiktoria. To nie trzeba jakiejś studiować niesamowitej logiki albo rozwiązywać zadań matematycznych, żeby do tego dojść, no ale ona to ogłasza, wszyscy, Bella, nie wiem, cóż byśmy zrobili bez twojego takiego przekonania o tym, cóż to się stało. W każdym razie Bella także chce walczyć, no bo już sobie wymyśliła, że miała jedną wizję, już poczuła się mocarna. Nie wie za bardzo jak, nie ma za bardzo żadnej umiejętności, no ale się pcha, że ona by coś chciała pomóc. Zapomniałam o tym wspomnieć, natomiast ta armia gryzałek to są nowe wampiry. A nowe wampiry w tej rzeczywistości to są świeżo stworzone pijawki. One są niesamowicie silne i bardzo agresywne, o wiele agresywniejsze niż te takie już dojrzałe wampiry, które oswoiły się ze swoim mrocznym darem, dlatego stanowią zagrożenie, bo po prostu o wiele bardziej wywijają. Tak dla informacji. Znaczy nie wiem, czy to jest jakaś informacja, która jest szalenie istotna, bo oni tak się zaraz pogryzą z tym żwirem i to będzie część pieśni. Wiadomo, że są jakieś tam kolejne części, więc wszystko skończy się dobrze, no ale tak pomyślałam, że wtrącę, tak jakby ktokolwiek chciał o tym pamiętać. Natomiast no Bella to jest tylko tyle, że ona jest chroniona przez Edwarda, Edward nie odstępuje jej niemal na krok, no i kombinują, co to zrobić z jej ojcem, no bo tu ojciec już był obwąchiwany, nie wiadomo, czy mu się coś nie stanie, więc wymyślają, że wyślą go po prostu, żeby sobie połowił gdzieś tam powędkował, bo lubi wędkować, więc ryby go będą pilnowały, bo nic mu się przecież nie stanie. No weź pan tutaj jakieś tam haczyki, robaki, przynęty, weź ten patyk, zanurz go w wodzie i będziesz pan spokojny. Zanim ten ojciec oczywiście na te ryby wyjedzie, to rozmawia sobie z Bellą, ta rozmowa jest bardzo interesująca, mianowicie jest to rozmowa o seksie i w ogóle to uświadamia chyba Belli, że jest taki jakiś aspekt związku, którego wcześniej jakoś nie przedyskutowała ze swoim wampirzym wybrańcem, no, więc tam ojciec coś tam mówi, a tam tego, jak tam między wami się układną, mówi, ale co? No i tak ona się przy okazji dowiaduje, że była wpadką, że rodzice się pobrali tak wcześnie, bo musieli. Bo tak wyszła, właściwie ona wyszła. Nie wiem, czy robi to na niej jakieś konkretne wrażenie. Chyba niespecjalnie. No ta rozmowa się tyle tylko kończy, że Bella jakoś tam zainspirowana rozmową z ojcem, to idzie do Edwarda, który ją pilnuje zresztą w jej własnym domu, bo tam ją trudniej znaleźć. No i się zaczyna do niego dobierać. No bo sobie pomyślała w sumie, mam rzeczywiście tego faceta, więc może jakieś plusy dodatnie by były, a nie tylko same plusy ujemne, cytując klasyka. I jakby tutaj przejść do czynów, tak? No skoro już mnie pilnuje, to może byśmy jakoś tam spożytkowali ten czas inaczej, oprócz tego gadania pod tytułem, dlaczego nie mogę być wampirem, albo na przykład jak jest życie wampirze, jest straszne, bo to już jest nudne. Zgadzam się z tą dziewczyną w zupełności, czekamy. Natomiast całe dobieranie się Belli do Edwarda wygląda dość rozpaczliwie. I Bella mówi tak, słuchaj Edward, ty chciałbyś, żebym ja za ciebie wyszła za mąż i nie wróciła. On mówi, no tak, zgadza się. No słuchaj, to mam taką propozycję, ja za ciebie wyjdę za mąż, ale ty mnie musisz najpierw bzyknąć. Na co Edward po prostu kryje twarz w dłoniach i mówi, o nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. A Bella na to troszeczkę jakby zaskoczona taką reakcją swojego ukochanego mężczyzny mówi, no weź, no chociaż spróbuj trochę, no jakoś się postaraj. Swoją drogą, znaczy oczywiście jego powody, odmowy są za chwilę będą wyjaśnione, To jest takie małe zastanowienie się, na pewno sporo ludzi się na ten temat zastanawiało. Jakiemu serce nie bije i krew mu nie dopływa, to czy przed stosunkiem on musi zagryźć jakimś zielonkiem, tak jak w ramach Viagry, czy stosuje marchewkę zamiast? Bo ja tutaj mi się pewne rzeczy, powiedzmy, anatomiczno-fizjologiczne nie zgadzają, ale może się czepiam. Zresztą wiem, że sporo ludzi się też czepiało akurat do tego konkretnego momentu. W każdym razie Edward odmawia, nie mówi najpierw ślub, później seksy.
Ja to w sumie no nie bym chciał, ale nie mogę. A Bella mówi, no ale czemu nie możesz? Jest jakiś taki, żyjemy w XXI wieku, w sumie na dobrą sprawę, no można byłoby się sprawdzić, wiesz, jest fajnie, i tak nie pilnujesz, nic innego nie ma do roboty, no ileż można oglądać ten sam Romeo i Julię, czy cokolwiek oni tam oglądają. A Edward mówi, nie, bo seks bez ślubu, przez seks bez ślubu, to tak się traci duszę. No dusza to jest jakiś taki kompleks Edwarda. On ma po prostu cały czas ma problemy, a to, że tej duszy nie ma, a to właśnie z jakiego czy z innego powodu. W każdym razie do tego jakoś tam wraca. Może to jest jeden kompleks z wielu, to jakby nie wnikam. W międzyczasie jeszcze się dowiadujemy, że wampiry mają takie wizje szczęśliwości. Mówią, no my jesteśmy wampirami, już nie możemy na przykład mieć domku z białym płotkiem i siedzieć sobie gdzieś na ganku, sączyć sobie drinka i patrzeć na zachód słońca. Nie wiem dlaczego, kto wam broni, bo możecie sobie tak siedzieć, tylko po prostu tak, żeby was specjalnie nikt nie za bardzo nie zauważył. No ale no, to taka mała nieścisłość, to oni mają wizję, że oni chcieli tak sobie żyć normalnie, a tak muszą po prostu być bogaci, sławni i wspaniali. To jest koszmar, po prostu kompletny koszmar. W międzyczasie zresztą Edward się oświadcza, przynosi zresztą pierścionek taki wielki jak baranie jaja, no i obiecuje te seksy po ślubie, że on tam się zmusi, że on jakoś tam wykoncypuje tą marchewkę czy pietruszkę, nawet jak jeszcze zanim Bellę zamieni w wampiro, więc ona będzie miała doświadczenia życiowe, takie przedwampirze. Dogłębne bardzo. Natomiast no, Bella się zgadza, w sumie mówi, dobra, dawaj ten pierścionek, czyli zaręczeni są. No to już mamy przynajmniej jedną rzecz z głowy. Edward w końcu spokojnie może odetchnąć, bo on się bardzo starał tam zaręczyć już tak przynajmniej tak od, no, od dwóch filmów. Tak cały czas mu nie wychodziło. W każdym razie przygotowania do bitwy idą pełną parą i po jednej i po drugiej stronie. Z jednej strony Victoria, ta zła i ruda, używa swojego całego seksapilu, swoich wspaniałych czerwonych włosów i innych elementów grozy do tego, żeby zmanipulować tego młodego gryzałkę, którego tam pogryzła na samym początku filmu, żeby robił to, co chce. A po drugiej stronie Bella, jako wytrawny strateg niemalże, planując jak bitwę pod Helmowym Jarem, rozsiewa swą krew, rozkrapla się tam, skrapla się na różne tam drzewa i krzaki i inne takie elementy, właśnie żeby rozproszyć wroga, bo to ma ich rozpraszać, bo ich krew jest tak słodka, wspaniała i cudownie pachnie. Pierścionka nie nosi, tego zaręcznowego. Edward się oburza, dlaczego nie nosisz tego pierścionka? On naprawdę wygląda na szalenie niewygodny. Natomiast ona mówi, że po to, no wiesz, no bo ja nie chcę Jacoba denerwować. Nie to, żeby wcześniej jakby cudownie ją potraktował, jako prawdziwy dżentelmen, bo nie. No, ale wiesz, no lepiej go nie denerwować, lepiej nie drażnić wilka, jak śpi, po co? No, tam są jakieś niesnaski z tego tytułu, ale to nie jest specjalnie istotne. W każdym razie wiadomo, że starcie już blisko, gryzałki w formie 15-osobowej armii wynurzają się z jeziora, prawie jak łódź podwodna Kursk, już idą, armia kroczy, cóż to zrobić, po prostu trzeba front przygotować, natomiast no przede wszystkim problem jest jeden, co zrobić z Bellą, no bo Bellę trzeba ukryć gdzieś, tak żeby ją nikt nie dorwał, tam są jakieś kombinatoryki stosowane, jak to zrobić, w każdym razie chłopaki, wampiry i wilkołaki ukrywają ją w namiocie, gdzieś tam hen, gdzieś tam hen na górze, gdzieś nie kim rósł. Zabierają ją tam, rozbijają tam namiot, natomiast no, nikt nie pomyślał ani o ciepłych gaciach, ani o żadnym piecyku, więc dziewczyna zamarza. Aby uniknąć choroby, bo taki jest argument, Edward pozwala Jacobowi, on jemu pozwala, na to, żeby wszedł pod śpiwór Belli i ją ogrzał, bo wilkołaki są ciepłe, a wampiry wiadomo zimne ryby. No i on ją tam ogrzewa. Tam jest jakaś wymiana zdań, która jest po prostu kompletnie nie na miejscu, biorąc pod uwagę sam fakt tego, że Jacob tam się wcześniej zachował, no nieprzesadnie jak gentleman jeszcze chwilę temu, jeżeli chodzi o jakieś tam wymuszanie pocałunków lub innych tam elementów macaj, moją ciepłą skórkę. No, ale to jakieś takie perwersje pod tym prezentem się odchodzą. Belli to niby pomaga, no bo on jest cieplutki, więc jej się też robi ciepło. Potem cała ta dyskusja wygląda naprawdę jak wzięta z programu Trudne Sprawy, z odcinka pod tytułem Handel Ludźmi. A mianowicie panowie sobie rozmawiają, wymieniają sobie opinie. Bella się nie odzywa, bo jest zmarznięta, więc po prostu już w ogóle nie ma prawa głosu. I Jacob mówi, słuchaj, weź mi oddaj. A będzie miała fajne ludzkie życie ze mną, jestem cieplutki, może się ogrzać, wiesz, z wilczkami, daj mi ją. No co Edward mówi, słuchaj, ja bym ci ją dał, ale obiecałem jej, że już nie będę robić czegoś wbrew jej woli. To jest jedyny argument, który on podaje poważnie. On mówi, no tak, no to wampirze życie jest rzeczywiście przereklamowane. Ja wcale nie chciał, żeby została wampirem, no ale tak jakoś wyszło. Jak sobie poważnie, panowie rozmawiają, w końcu nastaje ranek, dzięki Bogu, bo byśmy mogli już nie znieść tej patologii.
I z tego też tytułu Bella, która przed chwilą już niemal miała zapalenie płuc z tego zimna, wychodzi przed ten namiot po prostu bez żadnej kurtki prawie że, no bo po co? Już ją ogrzały wilczą muskuły. No i przy okazji tam jest jakaś tam dyskusja, tam sobie rozmawiają i się Jacob dowiaduje, że Bella ma wyjść z Edwarda, że ma być ślub. I on się strasznie wzburza, jakby to go niesamowicie ujęło. To znaczy, no ja rozumiem, że się on trochę przejął, ale z drugiej strony już wie, że ona z tym Edwardem jest, że ona z tym Edwardem chce już być do końca, że ona chce być wampirem, więc co mu ten ślub nagle zmienia perspektywę? To już chyba wiadomo było, że mniej lub bardziej to oni tam hajtnięci będą, czy to przez ceremonią, czy bez ceremonii, to już nieistotne. No i Jacob stwierdza, że on chce sobie iść, że on już nie chce mieć z tym nic wspólnego. A Bella mówi, weź, zostań, zostań i idź sobie. A Jacob, no ale po co mam gdziekolwiek zostawać? Ty mężatką będziesz. No to ja sobie pójdę, nie? A Bella mówi, no weź zostań, nikt do mnie będzie kapcie grzać. A Jacob, nie, ja sobie idę i już nie wrócę. Na co Bella stwierdza, żeby zatrzymać tego Jacoba, żeby on już sobie nigdzie nie poszedł, nie wiadomo po co, mówi, pocałuj mnie, ja tego żądam, ty mnie teraz pocałuj. Trochę to takie szmatowate troszeczkę, taki, ona się tak zachowuje jak pies ogrodnika z niej wychodzi, właściwie ogrodnik psa, tak w sensu stricte. No on ją całuje, że tak powiem, scena niby jest romantyczna, patologiczno-romantyczna, tam gdzieś obok stoi ten Edward, który wprawdzie tego nie widzi, ale słyszy myśli Jacoba, więc doskonale wie co, gdzie, jak. A no patologia jakaś dosłownie. W każdym razie no nie mogą się tak pogłócić, bo gryzałki nadchodzą, więc dzięki Panie, że oszczędziłeś nam więcej scen pod namiotem i dyskusji wszelakich, więc jest wielka bitwa. To będzie się powtarzał taki schemat w najbliższych filmach także, że po prostu będzie zawsze jakaś bitwa na koniec, zazwyczaj w śniegu i lodzie. No i taka jest spektakularna, ona jest oczywiście prawie że jak z jakiegoś filmu typu Waleczne Serce, czy właśnie Gra o Tron, mianowicie tłucze się z 20 osób i 5 psów. Jest tam troszeczkę żwiru, piasku, przewracania, kopania, skakania, przeskakiwania innych elementów. Jest fajnie w każdym razie. Działo się. Natomiast Edward razem z Bellą, bo Jacob sobie tam poszedł się z nimi tłuc, a Edward z Bellą stoją sobie na uboczu właśnie przy tym zaśnieżonym namiocie, bez kurtki. No i Edward robi za komentatora sportowego, dlatego że on telepatycznie wie co tam się dzieje, więc on tłumaczy Belli, a tutaj skoczył, a tutaj o i tutaj wtedy ten, i tutaj mu dał w pysk, i tutaj uniknął. Więc ona ma jakby taką radiową transmisję, jak ta bitwa przebiega całkiem dobrze, więc te wszystkie gryzałki wcale takie straszne nie były. Natomiast no, jak wszystko się wydaje, że właściwie to już możemy skończyć ten film, no to się okazuje, że jednak nie, bo się pojawia Wiktoria. Pojawia się Wiktoria i ten jej gryzałek, ten pierwszy gryzałek, ten młodzieniec z tego Seattle. I Edward zwraca się do tego młodego krwiopijcy, do tej młodej pijawki, do tego mężczyzny ze Seattle, który niedawno został wyssany i mówi mu, słuchaj, ty głupia gryzałko, ruda cię wykorzystuje, bierze sobie te swoje rude kłaki i po prostu macha ci nimi przed oczami, albo innymi rzeczami ci macha przed oczami i ci rozum odejmuje. I po prostu weź sobie idź, zostaw nas w spokoju, ona wcale nie chce twojego dobra, wcale cię nie kocha. No ten młodzieniec nawet wydaje się w pewnym momencie przekonany, ale i tak atakuje Edwarda, Bellę i tam wszystkich innych dookoła. Oczywiście zaraz ginie. Dlatego też nie wymieniłam jego imienia, bo on zdaje się ma jakieś imię, chyba się Ryan nazywa. Ale ponieważ bardzo szybko ginie, on jest tylko takim przerywnikiem, to chyba nie miało sensu wprowadzać wam kolejnej jakiegoś elementu do zapamiętania. W momencie, kiedy oni się tam szarpią, tłuką i tak dalej, i Wiktoria widzi, że rzeczywiście ta gryzałka sobie rady nie daje, no to ona postanawia sobie chyłkiem, mówi, no rzeczywiście nie wypalił ten plan, to jednak nie było najlepsze rozwiązanie i stwierdziła, że może sobie ucieknie, że sobie zwieje. No ale Edward ją prowokuje, mówi, nie, ty ruda, ty niedobra, ty weź zostań, bo ja tutaj mamy pewne sprawy do załatwienia, prowokuje, w każdym razie kończy się to kolejną walką, tam się jakiś wilk pojawia, dużo tłuczenia, dużo skakania, dużo biegania, jest tam troszeczkę śniegu, bo jest inna lokalizacja, więc troszeczkę jakby mamy, tu mieliśmy żwir i piach i drzewa, tu mamy śnieg i skały, więc żeby nie było nam tak nudno, w każdym razie no Wiktoria nie żyje, znaczy podwójnie nie żyje, bo już była wampirem, więc nie żyła, teraz już w ogóle nie żyje bez głowy, no i już jej nie ma i właściwie ten film mógłby się skończyć, bo wszyscy źli zostali pokonani, ale nie. Dlatego, że nadchodzą Volturi, czyli ta rada swoich wampirów, ubrani właśnie w takie długie płaszcze i w kaptury i przychodzą i widzieliśmy, co tu się działo. To było dość bardzo lakoniczne stwierdzenie. No
No i no rzeczywiście, no daliście sobie radę, no dlaczego ona nie jest wampirem, patrząc na Bellę, obiecałaś, że ona będzie wampirem w poprzednim filmie. No oni mówią, no dobrze, już niedługo, mówi, no to się pośpieszcie. Nie no, impreza była fajna, no to właściwie to już my sobie pójdziemy. Właściwie nic z tego nie wynika, z tej całej ich wizyty, tylko tyle, że oni rzeczywiście są. I to obserwowali, tam jeszcze jakieś tam niedobitki tej armii gryzałek tam sprzątają z okolic, żeby się tam nic nie pałętało i to by było na tyle. Jacob jest jeszcze ciężko ranny, zapomniałam o tym zupełnie, on tam jakoś tam oberwał, że żebra ma połamane, więc biedny jest strasznie, więc nie dość, że kobietę mu krwiopijca zabrał, nie dość, że po prostu w rany odniósł ciężkie w bitwie, no tam po prostu życie mu się jakoś specjalnie nie układa, więc no biedni ci Indianie, całe życie pod górkę. No i właściwie Bella to w sumie to jest jej trochę smutno ze względu na Jacoba, ale tak naprawdę to nie. I zajmuje się planowaniem wesela z Edwardem. I to jest koniec filmu. Więc tak wyglądało Zaćmienie. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał, że nikogo nie uraziłam, bo nawet jeżeli ktokolwiek, bo ja sobie lubię streszczać różne rzeczy, niezależnie czy one mi się podobają, czy one mi się nie podobają, to zawsze można na wesoło jakieś rzeczy, tematy streścić, poopowiadać sobie różne takie śmieszne historyjki i powyciągać nielogiczności. Nie mam w tym nic złego, więc wszystkich fanów Zmierzchu, jeżeli tacy tutaj są i oglądają mnie, i na przykład zgrzytali zębami parokrotnie, no to bardzo przepraszam. Nie moim zamiarem nie było Was absolutnie urazić, ale to chyba sobie doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, więc życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia niedługo. Buziaczki, trzymajcie się. Pa, pa.